that there was some definable picture of God in his head, who is literally the kind of person. I don't know how anyone can believe in such a God. Nie tak dawno temu odbyłem ciekawą rozmowę podczas podróży samolotem z Denver. Zająłem swoje miejsce i zacząłem czytać jakąś książkę. Po chwili zorientowałem się, że siedząco obok mnie mężczyzna zagląda mi przez ramię i jest wyraźnie zainteresowany tym, co czytam. Widocznie zobaczy słowo Bóg albo inny termin religijny, ponieważ odezwał się niby od niechcenia. Wygląda na interesującą książkę religijną. Potem po krótkiej przerwie dodał bez ogródek: jestem ateistą. Najwyraźniej był bardzo otwartą osobą i szukał okazji do rozmowy. Odpowiedziałem: ja też jestem ateistą. Zaskoczyły go moje słowa, bez wątpienia z powodu czytanej przeze mnie książki. Naprawdę jesteś ateistą? Ależ oczywiście, odpowiedziałem. A potem niespodziewanie rzuciłem mu podkręconą piłkę, mówiąc: opisz Boga, w którego nie wierzysz. To zdanie zbiło go z tropu. Wiedziałem jednak, że ma w głowie pewien określony obraz Boga i to wyobrażenie doprowadziło go do ateizmu. Milczał. Uznałem więc, że rozmowa jest skończona. Ale po kilku minutach znów się odezwał. Wiesz, co mam na myśli? Potężną, najwyższą istotę gdzieś tam w niebie, która sprawuje nad nami absolutną kontrolę. Przerwał, ale po chwili dorzucił. Zanim się urodziliśmy, Bóg zdecydował, kto pójdzie do nieba, a kto będzie na wieki smażyć się w piekle. Oczywiście my nie mamy w tej kwestii nic do powiedzenia. On jest Bogiem Wszechmogącym. To Jego wszechświat. Jak więc ktokolwiek mógłby kwestionować Jego wolę? On może robić, co tylko mu się żywnie podoba. Naprawdę dosyć przekonująco uzasadnił swój ateizm. I mój też. To kompletna bzdura, ciągnął dalej. Ale od nas wymaga się, żebyśmy kochali tego tyrana. Ja go nawet nie lubię, a przecież zanim się kogoś pokocha, musi pojawić się sympatia wobec niego. To jest bardziej potwór niż Bóg. Ja także, zgodziłem się. Całkowicie się z tobą zgadzam. To dość diaboliczny obraz, prawda? Tak, powiedział. Nie wiem, jak ktokolwiek może wierzyć w takiego Boga. Ja także, zgodziłem się. Na pewno nie. Nie wierzę w istnienie jakiegokolwiek Boga, którego pisałeś. Ale zadam ci teraz inne pytanie. Hipotetycznie, tylko na potrzeby naszej dyskusji. A gdyby istniał Bóg, który stanowiłby dokładne przeciwieństwo istoty, którą opisałeś, chciałbyś tego? To pytanie znowu wytrąciło go z równowagi. Co masz na myśli? Jaki to miałby być Bóg? Zaproponowałem mu więc inny obraz. Co by było, gdyby istniał Bóg będący samą dobrocią? Doskonale sprawiedliwy i doskonale miłosierny wobec wszystkich przez cały czas? Bóg, który zawsze czyni dobro bez względu na osobę? Bóg, który obdarzyłby każdego wolnością decydowania o własnym losie i nigdy nie torturowałby nikogo, kto wystąpiłby przeciwko niemu? Bóg będący rzeczywistą osobą, który raczej by umarł, niż dopuścił do jakiejkolwiek niesprawiedliwości? Czy gdyby taki Bóg istniał, chciałbyś w Niego wierzyć? Widziałem, że to, co mówię, było dla niego zupełną nowością, ale po krótkiej chwili zastanowienia odpowiedział to, co odpowiedziałby każdy rozsądny człowiek na jego miejscu. Byłbym głupcem, gdybym nie wierzył w takiego Boga. Tak, prawda, zgodziłem się z nim. Zaraz jednak dodał: nie możemy przecież stworzyć sobie Boga, jakiego chcemy. Masz rację, powiedziałam. Nie możemy wyprodukować sobie Boga, jakiego chcemy. Słuchał, więc mówiłem dalej. Posłuchaj, całkowicie zgadzam się z twoim ateizmem.
Ponieważ podobnie jak ty uważam, że wiele popularnych poglądów na temat Boga przedstawia jego charakter podobnie do ciebie. Wierzę, że jedyny prawdziwy Bóg jest w najwyższym stopniu piękny. A przed chwilą powiedziałeś, że chciałbyś, żeby taki Bóg istniał. Ja po prostu wierzę w to, w co ty chciałbyś uwierzyć. Tak więc nie jesteś prawdziwym ateistą? Zapytał. Jestem, w tym sensie, że nie wierzę w okrutnego Boga tyrana, którego ty opisałeś. Wierzę jednak w Boga, który jest całkowicie inny od tego, w którego ty nie wierzysz. Jak widzę, do tej pory nie odrzuciłeś mojego Boga, ponieważ tak naprawdę nigdy nie brałeś pod uwagę, że On istnieje. Proszę Cię, żebyś uwierzył w Boga w najwyższym stopniu pięknego i o doskonałej dobroci. I całkowicie Ci polecam. Odrzuć fałszywe wyobrażenie Boga, w którym zostałeś wychowany. Jego mózg pracował na pełnych obrotach. I wiesz co? Zauważyłem, że wielu ludzi deklarujących, że są ateistami, uważa pewien wpojony im obraz Boga za odpychający. Nie potrafią zaakceptować samolubnego, przerażającego tyrana, który sprawuje nad nami kontrolę lub nas przeklina. Odrzucają jedyną możliwość, jaką im pokazano, podczas gdy w głębi serca pragną Boga godnego ich miłości i uwielbienia. A więc, co jeśli? Co jeśli prawdziwy Bóg całkowicie nie pasuje do popularnych w dzisiejszym świecie opinii na jego temat? Co jeśli Bóg jest miłością? W najmocniejszym i najpiękniejszym znaczeniu tego słowa? Co jeśli?